17 czerwca, a gdy stały i spuszczały skrzydła swoje, tedy był szum zwierzchu nad rozpostarciem, które było nad głową ich. Czytamy o tym w księdze Ezechiela, 1 rozdział, 25 wiersz. Oto jakie jest znaczenie opuszczonych skrzydeł. Wielu zapytuje, jak można słyszeć głos Boży, gdy zatrzymały się i opuściły skrzydła, usłyszały głos dochodzący z góry. Czy zdarza się wam, że gdy skłaniacie kolana przed Panem lub siedząc w skupieniu przed Jego obliczem, czujecie pewne drżenie i podekscytowanie w waszym duchu? Nasz Pan jest żywym Bogiem i w Jego obecności nie ma martwej ciszy. Pewna niewiasta opowiadała mi, że prosiła o coś Pana, ale nie czekała na odpowiedź. Nie uciszyła się dostatecznie, żeby usłyszeć Jego głos, lecz odeszła ze swoimi myślami i postąpiła według własnego zrozumienia. Efekt tego zachowania był katastrofalny i musiała cofnąć się wstecz. O jakże wiele energii zużytkowuje się na próżno. Ile tracimy czasu z tej przyczyny, że nie opuszczamy skrzydeł ducha i nie uciszamy się przed obliczem Pana. Jaki pokój, odpocznienie i cisza napełniają duszę, gdy nauczymy się wyciszeć, będąc w obecności Pana, w oczekiwaniu usłyszenia Jego głosu. Wtedy i tylko wtedy możemy mknąć jak błyskawica, nie odwracając się, lecz dążąc naprzód, dokądkolwiek by nas prowadził duch. Szły tam, gdzie duch chciał, aby szły. Księga Ezechiela, 1 rozdział, 20 wiersz.